Myśl na dziś to inspirujące wypowiedzi ekspertów ze świata psychologii, zdrowia, mindfulness i szeroko pojętego self-care'u. Zacznij dzień od chwili refleksji i niech ten podcast stanie się częścią Twojego uważnego poranka. Nowa Myśl na dziś czeka na Ciebie od wtorku do piątku o 7 rano. Partnerem podcastu jest marka Health Labs Care. Producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. Jeśli ja czuję swoją wartość, czyli wierzę jakby w to, że jestem człowiekiem sprawczym, że jestem człowiekiem pewnym, że ja po prostu mogę. Nie chodzi o to, że mogę wszystko i zawsze, nie mogę tyle, ile potrafię na ten moment, w którym jestem, prawda? Raz więcej, raz mniej. Ale że ja w to wierzę, że nikt nie musi mnie nakręcać, mówić, słuchaj, ale jesteś super, ale jesteś w ogóle wyczepisty i w ogóle, nie? Że jakby tylko to karmi na chwilę mnie, a potem jest kaput. I znowu zewnętrzne, nie? A to właśnie cały czas, ja uważam, że w środku nas jest, każdy z nas jest wartościową osobą. Tylko właśnie największy trud życia jakby jest taki, żeby odkryć to poczucie. Tak, jestem wartościową osobą. Wszystko, co jest potrzebne do szczęśliwego, dobrego życia, mam w sobie. I jakby, wiesz, jak to odkrywasz, to właśnie pojawia się to zaangażowanie, o którym mówiłyśmy. Pojawia się odpowiedzialność za swoje życie. Pojawiają się wartości, według których idziesz swoją drogą, które są pewnymi drogowskazami, że wiesz, że coś zrobisz, czegoś nie. I ja myślę, że właśnie będąc w sobie z tym wszystkim, naprawdę bez względu na to, czy będzie pandemia, czy będzie wojna, czy będzie cokolwiek, na pewno będzie Ci łatwiej. Bo jakby co to jest to poczucie własnej wartości, nie? To jest to, że ja czuję wartość siebie samego jako osoby. Czyli to jest taki trochę, że wierzę jakby w skuteczność swoich działań i szanuję siebie, nie? To są dwie takie, wydaje mi się, dwie bardzo ważne rzeczy przy tym poczuciu własnej wartości. Jeszcze jest taka bardzo fajna teoria Brandena, gdzie on podaje takich 6 obszarów właśnie poczucia własnej wartości. Tam podaje między innymi, żeby być takim świadomym człowiekiem, żeby być człowiekiem odpowiedzialnym, żeby być człowiekiem asertywnym, żeby też być właśnie człowiekiem takim, który no, kieruje się w życiu po prostu wartościami. Warto sobie w ogóle o tym poczuciu własnej wartości, tą książkę polecam ją, te 6 obszarów tam jest jakby rozwiniętych, jest opisanych, są różne ćwiczenia. Bardzo ją polecam, ale myślę, że też jakby taką, wiesz, podstawą tego zdrowia psychicznego jest to, że my wierzymy w sens swojego życia. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na Dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify lub iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.